Dzień dobry, Dominika Janik, gimnazjum numer 4. Mają równe szanse. Gimnazjum numer 4 w Sanoku. Temat projektu edukacyjnego Czas wolny dawniej i dziś. Założeniem tego projektu były spotkania ze znanymi sanockimi sportowcami, podczas których mogliśmy się dowiedzieć, jak ciekawie można spędzać czas wolny obecnie i jak można było ten czas spędzać kiedyś. Porównując te dwie płaszczyzny, no w trakcie tych wywiadów dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia wywiadu. Proszę! Dzień dobry, zapraszam na wywiad z czołową siatkarką seniorek sanoczanki, panią Kasią Mury. Wywiad będzie dotyczył tematu Czas wolny dawniej i dziś. Jak rozpoczęła pani swoją przygodę ze sportem? To znaczy tak, sport, jeżeli chodzi o moją osobę, w zasadzie zawsze był obecny w moim życiu. Ja już od najmłodszych lat byłam zawsze żywym dzieckiem, aktywnym. Także no, począwszy od jazdy, prawda, na rowerze, nartach, no w zasadzie wszystko. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to moja przygoda ze sportem zaczęła się tutaj, w tej szkole, tak jak pewnie wiecie, bo tutaj generalnie jest taka, tutaj w Sanoku jest taka, powiedzmy, no, kuźnia siatkarek. Tutaj się właściwie wychowały w zasadzie wszystkie takie sanockie siatkarki w tej szkole, tutaj u pana trenera Ryszarda Karaczkowskiego, jak pewnie tam przyznacie. Także no, tutaj się moja przygoda zaczęła. Pewnie bardziej siatkówka wybrała mnie, aniżeli ja siatkówkę, bo takie były wtedy, akurat taka była sekcja tutaj u nas w szkole. Brakowało może innych i jakoś tak to wyszło. Jak wyglądał pani czas w dzieciństwie? Czas taki wolny, tak? Tak, czas wolny. No to tak jak już mówiłam, ja byłam strasznie żywym dzieckiem. W zasadzie no, ten czas wolny, jeżeli już był, to był spędzany na zewnątrz, na polu. Także no, mówię, od jazdy na rowerze, wszelkich innych sportów. Zawsze lubiłam grać w koszykówkę też. Także no, czas wolny spędzałam bardzo aktywnie. A czym jest dla pani sport w życiu? Jaką rolę pełni? Wiecie co, dziewczyny, chyba no, najważniejszą, jak dotychczas. Sport bardzo wiele rzeczy mnie nauczył, bardzo wielu rzeczy mnie nauczył. I to jest nieodłączna część mojego życia. Zarówno jak kiedyś, jak i teraz. W zasadzie no, 80% mojego wolnego czasu to jest właśnie sport. Może teraz troszeczkę mniej, ze względów już takich, że gdzieś tam jest ta praca i na ten sport nie starcza aż tyle czasu. Ale no, to jest naprawdę, no, odegrał kluczową rolę. Bardzo wielu rzeczy mnie nauczył i nawet takich cech charakteru również. Także to jest no, bardzo pozytywna sprawa. Wydaje się pani, że młodzież w dzisiejszych czasach więcej poświęca czasu przed komputerem, telewizorem niż na dworze, na przykład grać w siatkówkę? Tak, tak, no to na pewno. Jest zdecydowana różnica. Ja pamiętam ze moich czasów, jak jeszcze gdzieś tam byłam tą młodszą osobą, takim jeszcze dzieciakiem, to bardzo dużo tego czasu się spędzało na zewnątrz. Nie było komputerów, ja w zasadzie pierwszy komputer dostałam w liceum od rodziców, także dla mnie to był szok.
gdzieś tam te telefony komórkowe, to też, prawda, gdzieś tam na studia dopiero jak poszłam, to taki telefon, prawda, dostałam. Także gdzieś te rzeczy były gdzieś tam, znaczy w zasadzie tych rzeczy wtedy nie było tak bardzo, nie były takie popularne, nie było tego w każdym takim polskim domu, także no jakoś więcej tego czasu się spędzało rzeczywiście na zewnątrz, aktywnie. No teraz właśnie widzi się, nawet porównując, prawda, gdzieś tam siebie, patrząc na siebie gdzieś tam z tej perspektywy czasu i patrząc teraz na to podwórko, to kiedyś to podwórko tak naprawdę żyło tymi dziećmi. Ich tam było pełno, biegały, prawda, skakały, tu jakaś guma, tu jakaś siatkówka, tu coś tam, jakaś piłka nożna, koszykówka. Teraz w zasadzie no, podwórka świecą chyba pustkami. Co sądzi Pani o rozwoju sportu w naszym mieście? Czy on idzie w dobrym kierunku? To znaczy jest na pewno więcej tych sekcji. Coś tam się, prawda, ruszyło. Ciężko jest, powiem szczerze, pewnie tutaj w Sanoku cokolwiek jakoś tam rozkręcić, stworzyć coś fajnego, dobrego. Generalnie chodzi o to, że brak jest rzeczywiście tutaj na tym terenie jakiejś firm, jakiegoś takiego sponsoringu dobrego dla jakichś klubów. Ciężko jest tu coś innego stworzyć, coś nowego, fajnego, ze względu na to, że większość pieniędzy no, idzie na drużynę, która tutaj jest jedyną drużyną w Sanoku rozprawiającą w ekstraklasie już. Także no, oczywiście mówię tutaj o hokeju, także ciężko jest tu coś fajnego takiego stworzyć na miarę taką ogólnopolską, powiedzmy. Także no, tutaj ciężko innym klubom gdzieś tam wystartować. No ale na pewno jest więcej tych sekcji. Kiedyś coś tam, prawda, ludzie próbują mimo wszystko. Jest siatkówka, jest gdzieś tam koszykówka. Mamy tutaj już unihokej, coś tam działają w tym kierunku. Prawda, także no gdzieś tam coś tam się dzieje na pewno. Zobaczymy, może kiedyś jakoś to będzie troszeczkę inaczej, lepiej. Czy gra w siatkówkę ukształtowała Pani charakter w jakiś sposób? Jakieś cechy dodała? Jejku, no pewnie. Tak jak już wcześniej mówiłam, sport strasznie wielu rzeczy uczy. Ja może taką osobą ambitną zawsze byłam, zawsze jakoś tam starałam się dążyć do celu, ale sport też nauczył mnie tego, że jeżeli się czegoś bardzo chce i bardzo się po prostu dużo czasu się temu poświęca, dużo się nad czymś pracuje, to naprawdę można jakoś tam gdzieś tam ten sukces mniejszy bądź większy osiągnąć. Sport nauczył mnie również też takiego zorganizowania. Ja lubię mieć w życiu wszystko sobie gdzieś tam poukładane. Także to też wiąże się z tym, że właśnie te treningi, prawda, całe moje życie było jakby dostosowane do tego. Moje studia musiały być dostosowane do treningu, wszystko musiało być w jakiś sposób ułożone, poukładane. To jest taka następna rzecz. Oczywiście jakieś takie punktualności, zorganizowania, bo to też jest takie ważne. Także no, chyba same takie pozytywne rzeczy. Dziękujemy Pani za wywiad i życzymy dalszych sukcesów w sporcie. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.